Cześć kochani, witam się plutko u mnie na kanale. Dziś mam dla Was projekt Denko, kilka oczywiście fajnych rzeczy. I zaczniemy może od tych podstawowych, których zużywa się naprawdę sporo. Przynajmniej ja. Tu mam takie ręczniczki z Dada. To są ręczniczki takie typowe, wiecie, dla małych dzieci i niemowląt. Natomiast ja używam ich do codziennej pielęgnacji, żeby wytrzeć sobie twarz po umyciu. Bardzo dobrze się do tego sprawdzają, tam jest chyba 50 sztuk na rolce, na jakiś czas wystarcza, są miękkie, są fajne, więc ja te kupuję na zmianę z tymi ręczniczkami stami, ale oczywiście też tymi na rolce. Następną rzecz, jaką mam tutaj skończoną, to jest płyn z Green Pharmacy 3 w 1 z dodatkiem owsa 500 ml, czyli to duże opakowanie. To jest płyn, który dobrze się u mnie sprawdza na skórze, zmywa wszystko, i cienie, i tusz. Ja nie używam wodoodpornych kosmetyków, więc nie wiem, czy by sobie z takimi poradził. Natomiast u mnie na skórze sprawdza się dobrze. Skóra nie jest przesuszona, nie jest wysuszona, nie jest ściągnięta po makijażu. Oczy mnie nie pieką, nic się tam nie dzieje, nie mam podrażnionych, zaczerwienionych. Także to jest produkt, do którego ja powracam i u mnie sprawdza się idealnie. Koszt około 10 zł w cenie regularnej. Także cena jest też bardzo, bardzo fajna. I bardzo dobrze wszystko zmywa z twarzy, także polecam. Następną rzecz mam tutaj ziaje i to jest taki płyn do higieny intymnej, normalizujący z ekstraktem z żurawiny. Bardzo ładnie pachniał, był to w ogóle płyn w piance. Dość wydajny, bo przez to, że konsystencja była pianki, więc naprawdę niewiele trzeba było wycisnąć z opakowania. Przyjemnie pachniał, bardzo delikatnie, tak właśnie owocowo. Mył, odświeżał, czego chcieć więcej. Następną rzecz, jaką tutaj mam, to jest tonik z Lirene. Świetny tonik, to jest ten nawilżający, oczyszczający z dodatkiem aloesu, kwiatu lipy i ogórka. Nie zawiera alkoholu, świetnie skóra jest właśnie odświeżona, nawilżona. To jest jedyny tonik, który mogę sobie przemyć powieki i nic mi się nie dzieje. Nie wysusza skóry, bo nie zawiera alkoholu, także jest jak najbardziej na plus. I pomimo tego, że zawiera w swoim składzie ogórek, zapach mi nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, bardzo mi się podoba. Także ten tonik lubię i od czasu do czasu do niego powracam. Tu mam chusteczki z tami, jak wiecie, to są te moje ulubione, nawilżone, dobrze nawilżone, nie za mokre, nie za suche. 54 sztuki bawełnianych chusteczek, idealnie się sprawdzają i zawsze mam je po prostu w łazience. Bibułki Teatrik, oczywiście to są bibułki, które też zawsze u mnie goszczą. Ja muszę mieć taki produkt w ciągu dnia, żeby sobie zebrać nadmiar sebum. 50 sztuk, nie kupuję żadnych tam z pudrem i tak dalej, bo to się u mnie nie sprawdza. Natomiast te idealne, około 8 zł chyba w cenie regularnie kosztują. Dostępne w naturze na pewno, także te bibułki jak najbardziej na plus. Tu mam 3 opakowania małych odżyweczek z Garniera Olia. Jeszcze mi gdzieś to zostało po tych farbach, jak właśnie farbowałam nimi włosy. I to były odżywki, które zabrałam ze sobą na wyjazd. Część zużyłam właśnie na wyjeździe, a część już wykończyłam w domu. Lubię te odżywki z farb, bo one są zupełnie inne niż te drogeryjne. Ładnie wygładzają włosy, fajnie pachną. Szkoda, że nie można kupić tak osobno, bo naprawdę bym sobie chętnie kupiła. No jak widzicie, 3 opakowania zużyłam, no i już nie mam więcej na zapasie. Nic więcej już mi niestety nie zostało. Płatki Cien, to są te płatki z Lidla. Ta mniejsza wersja, 140 sztuk jest tutaj w opakowaniu. Idealne do właśnie przemywania twarzy tonikiem, czy do zmywania pazurków. Uwielbiam, nic się tam nie rozwarstwia, nic się nie kruszy, nic się nie ciągnie. Rewelacja. Sól z Isany, moja ulubiona, o zapachu lawendy. Przepięknie pachnie właśnie typową lawendą. To jest taki odświeżający moment przy wieczornej kąpieli. Ja saszetkę zawsze mam na dwie kąpiele, dlatego że ja mam małą wannę i nie mogę wsypać takiej jednej na raz, bo nie jestem w stanie później wypłukać się z mydła. Kolor delikatnie fioletowy, zapach przepiękny, woda jest zmiękczona. Dla mnie po prostu sól idealna i ja do niej z przyjemnością wracam. Tu mam do włosów odżywkę z Gliskur, tą wersję fioletową, czyli rekonstrukcja wiązań strukturalnych i tak dalej. Włosy przeciążone koloryzacją lub zabiegami stylizacyjnymi. Powiem Wam, że odżywka jest świetna, tu jest normalnie 200 ml. Produkt oczywiście jest z atomizerem, nie obciąża włosów, natomiast włosy przepięknie pachną, są wygładzone. Mam kolejne opakowanie właśnie, które w trakcie użytkowania jest w łazience. Świetny produkt. Chwilowo odeszłam od tych odżywek z Marion. Chciałam powrócić i spróbować, czy dalej te blisko są takie, jak były. Oczywiście poluję na promocji, bo w regularnej cenie około 14-15 zł. Gdzie używamy tego obie, no to taka butelka na długo nam nie wystarcza.
Natomiast ostatnio kupiłam sobie chyba dwie na promocji, także jakiś zapas mam. Kolejną rzecz pod prysznic mam tutaj z Yves Rocher i to jest ten kwiat wiśni, rewelacyjny zapach. Miałam też perfumy o tym zapachu, dla mnie genialny. Świetny żel, przepięknie pachnie, ładnie oczyszcza skórę, nie przesusza. Bardzo, bardzo go lubię. Żelowa konsystencja, dość gęsta, dość wydajna. Na pewno ten żel jeszcze nie raz u mnie zobaczycie. Tu mam też kolejną fajną rzecz, którą bardzo, bardzo lubiłam i mam kilka saszetek na zapasie. Jest to serum z witaminą C z Perfekty, dla mnie produkt idealny. Tu niby producent mówi, żeby to używać raz, dwa razy w tygodniu. Ja tego używałam sobie stosując rano zamiast kremu, po prostu na twarz i później wykonywałam makijaż. Skóra była idealnie nawilżona, rozświetlona, gładka. Makijaż wyglądał bardzo ładnie na niej, także od czasu do czasu taką właśnie saszetkę będę sobie stosowała zamiennie z kremami na dzień. Także jak dla mnie idealna sprawa, rzeczywiście buźka wyglądała super. Mydełko do rąk, jakieś takie zwykłe kupiłam, Safina, kwiat lotosu, nie, takie wiecie co, mydło przeciętne, jakaś tam kremowa konsystencja była, nie pieniło się to, nie pachniało, momentalnie się zużyło, koszt był niewielki, koło 4 zł, ale nie polecam. Natomiast tutaj mam świetną rzecz i to była maska do włosów z Natura Estonica, rewelacyjna, 200 ml i to była maseczka 7 korzyści do włosów osłabione, rewelacja. Świetna maska, dobrze dociążająca włosy, nawilżająca, nie było efektu puszenia na włosach. Dla mnie po prostu maseczka genialna, z tej serii miałam też szampon i też był świetny, a więc do tej maseczki jak najbardziej powrócę i tą Wam mogę polecić. I na koniec został mi peeling, peeling cukrowy z Perfekty. Jak wiecie, ja lubię peelingi z tej firmy, to są oczywiście peelingi cukrowe, jak on przepięknie pachniał. Tu był z olejkiem kokosowym, ale one nie zostawiają takiej mega tłustej warstwy na skórze, bo ja tego nie lubię. Ja owszem lubię natłuszczenie, nawilżenie skóry po peelingu, natomiast nie lubię czegoś takiego, że ta skóra jest aż naolejowana. Natomiast ten fajnie się sprawdzał, tu było 250 gramów. Jak zobaczę gdzieś jeszcze tą wersję, to na pewno kupię. Ja tam oczywiście w jakieś ujędrnianie, wyszczuplanie nie wierzę, natomiast peeling generalnie służy mi do tego, żeby zedrzeć ze skóry martwy na skórek i tyle. Do ujędrniania są inne produkty, ewentualnie gimnastyka i tak dalej. Natomiast sam peeling świetny, pachniał super, także ten produkt Wam polecam. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o projekt Denko. Dzisiaj, kochani, ja Wam dziękuję ślicznie, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.